Cześć. Cześć. Jesteśmy w lesie, na ścieżkach. Mamy ze sobą nowego Raina, dwójeczkę, czyli najtańszą wersję Gianta i zamierzamy dzisiaj na nim jeździć. Jesteśmy dzisiaj z Adamem na Raduni, na jednej ze ścieżek. I testujemy nowego Raina 29 Gianta, ale nie bez powodu Adam jest tutaj, dlatego że ma też własnego takiego Raina, tylko w innej wersji. My wzięliśmy do testu model podstawowy, dwójkę. Adam ma jedynkę. Dlaczego go wybrałeś w ogóle? Jakie są różnice między modelami? Ze względu na to, że już ma wyższy model amortyzacji, tam już mamy Gripa dwójkę, tłumik z przodu w Foxie, Performance Elite, no i z tyłu już mamy Floata X dwójkę, więc też to jest zawsze jakiś upgrade. Wcześniej miałem DPX-a, więc no, po prostu sprzętowa amortyzacja jest wyżej, na tym mi głównie zależało. To są dwa modele, ale pomiędzy jest jeszcze jeden z tego, co tak, kojarzę. Tak, pomiędzy nimi jest jeszcze model SX, on jest cenowo bardziej tak pomiędzy. On też ma z przodu Foxa, 36 Performance Elite, na tłumiku Grip 2, tylko że z tyłu jest na sprężynie i z przodu nie ma 160, tylko ma 180 skoku. Ale cenowo to wygląda tak, że ten podstawowy to jest 12 tysięcy. Tak, środek tam, ten SX to jest 14 tysięcy i mój to jest 16 tysięcy. Do czego generalnie ten rower jest? Jakbyś nazwał swoimi słowami Raina 29? No na pewno enduro, już pod super enduro. Skoku nie ma dużo, ale odczucie jest takie, jakby miał go dużo więcej, zwłaszcza tego z tyłu, bo tutaj no on ma 145,7 bodajże i to nie jest za dużo, tak? Ale odczucie jest, jakby go było znacznie dużo, więc to jest spokojnie jest na czym pojeździć. Ja dzisiaj jeździłem pierwszy raz na podstawowej wersji. Oczywiście to nie jest w ogóle pierwszy rejn, na którym jeżdżę. Między innymi startowałem w Polsce w Enduro MTB Series na 27 jeszcze. Wrażenie jest takie, że jest to rower zdecydowanie sportowy. Duży, długi, ale nie za duży. Łatwo jest na tym usiąść, po prostu od razu jechać. Ty już masz swój od października, tak, tak. Z tego co kojarzę. Dokonałeś lekkich upgrade'ów, z tego co pamiętam? Tak, lekkich. Głównie to tylko koła. Lekko uszkodziłem, musiałem po prostu, zostałem zmuszony troszeczkę do ten. Z paru powodów do zmiany koła, ale to tak naprawdę tyle, tak. Amortyzacja jest taka jaka była, nic tam nie zmieniałem, więc w sumie to chyba tyle. Muszę już na niego popatrzeć, ale... No to tam zrobiłem, go mamy. To wygłuszenie łańcucha tak naprawdę, to jest tam już moja pedancja, żeby on był ciszy po prostu. Te rowery są prawie takie same, to znaczy ramy są identyczne, oczywiście geometria jest ta sama. Mamy też tutaj dwa modele, które są w identycznym rozmiarze. Jeżdżą podobnie, no ale różnica cenowa powoduje też, że oczywiście troszeczkę inne jest wyposażenie. Model podstawowy tym niemniej od razu, dzisiaj to sprawdziłem, nadaje się także do ścigania, ale i do normalnego jeżdżenia. Oczywiście poza zmianą rozmiaru kół z 27 na 29 zmieniły się też geometria. Tak jak wszyscy robią to w tej chwili, wypłaszczono kąt widelca i poprawiono kąt podsiodłowy, stał się bardziej ostry, co oznacza mniej więcej tyle, że rower też nieźle podgląda. Podjeżdża. Potwierdzam, da się na tym podjeżdżać, siedzi się, wystarczy pedałować, stabilna praca amortyzacji, jedziesz. Jeździłem, tak jak wspominałem, na poprzednim Rainie, także ścigałem się w zawodach, ale ty, Adam, też miałeś swojego własnego 27. Tak, tak. W tamtym sezonie miałem Raina na 27, teraz mam na 29 i to na pewno czuć ten właśnie, że kąt podsiodłowy dużo bardziej pomaga przy podjazdach, ale też rower bardzo fajnie zachowuje się na zjeździe, tak? Jego cała długość bardzo pomaga, jest bardzo stabilny na zjeździe, więc to jest fajne. Giant dumny jest ze swojego zawieszenia, jest to system Maestro, jeden z systemu z wirtualnym punktem obrotu. Mamy tutaj dwie pary dźwigni, które powodują możliwość ruchu osi tylnego koła. W tym przypadku mamy do dyspozycji 147 mm skoku, z przodu do tego mamy 160 mm. W wersji podstawowej roweru jest to widelec Yari, plus do tego z tyłu RockShox. Serii Deluxe, jedna firma gwarantuje, że mamy zestrojoną charakterystykę. Obydwa amortyzatory są powietrzne. Ułatwia to bardzo obsługę, ustawienie do użytkownika. W wersjach wyższych oczywiście mamy inną amortyzację, tak jak w jedynce, są to Foxy. Płacimy jak zwykle za wyższą serię.
Poza tym rower jest wyposażony w napęd 1R12 Sremowski. Tutaj jest to napęd na poziomie NX. W stosunku do wyższych wersji różnice minimalnie inny tryb, 11.50 zamiast 10.50. Korba jest zwykle bardzo do siebie podobna, mamy też napinacz i w podstawowej wersji, w wyższych, ten opinacz jest już seryjny. I tak naprawdę jest na wszelki wypadek, plus do tego osłona, po to, żeby łańcuch nie spadał na naprawdę dużych wybojach czy przy skokach. Sama zębatka oczywiście ma zęby Narrow White, ale dodatkowe zabezpieczenie i osłona od dołu nie zaszkodzi. Rower to oczywiście także komponenty Gianta, takie jak fabrycznie sztyca firmowa, plus do tego siodło Gianta sportowe. Firma zresztą ma w tej chwili wiele modeli, które można dopasować do własnej anatomii, to jeden z nich. Plus inne komponenty to także Giant, na przykład mostek czy kierownica. Pasuje to stylistycznie, poziomem cenowym jest jak najbardziej ok. Jedna z ciekawostek to także zestaw kół, również sygnowany przez Gianta, z odpowiednio szerokimi oponami i obręczami. Opony jest to tak zwany WT, co oznacza, że są przystosowane do szerokich obręczy. Opony Maxxisa, całe koła Gianta, zestaw, który po prostu działa. W rowerze napęd jest sremowski, 1x12, ale już hamulce są Shimano. Jest to ciekawy model z serii 520, co oznacza tyle, że klamkę na poziomie Deore mamy połączoną z czterotłoczkowym zaciskiem. Model prosty, ale w zestawieniu z dużymi tarczami jak najbardziej działający. Test za nami, przetestowaliśmy Raina, ale to nie jest jedyny model, na który możecie wybrać. Rain jest ogólnie przeznaczony dla tych, co chcą troszeczkę polatać, pościgać się, ale może macie ochotę na coś innego? Tak, mamy tutaj trzy opcje, czyli Rain, którego właśnie teraz testowaliśmy, dwójkę, na podstawowej amortyzacji, na NX-ie, czyli podstawowym napędzie Igla, 1,50 rozstaw kasety z tyłu. Mamy już czterotłoczkowe hamulce, to jest taka podstawa, za 2000, tam 12,5 tysiąca złotych około. Potem jest model SX, on ma więcej skoku, 170 na 147 bodajże. I z tyłu ma sprężynę, z przodu już ma Foxa na gripie dwójce, więc można się tam pobawić ustawieniami. Też na NX-ie, też, czyli tak samo, taki sam napęd jak w modelu numer 2. I jest Rain 1, którego ja mam, czyli mamy już pełne zawieszenie Foxa, też z gripem dwójką. Z tyłu mamy floata, więc też już jest się z czym pobawić z ustawieniami. Napęd mamy GX-a, hamulce mamy kody R, więc tutaj no każdy znajdzie coś dla siebie. Ogólnie Rain 2 i 1 to jest taki typowy enduro. Rain SX to jest to już takie bardziej super enduro. Więcej skoku, sprężyna, no jest z czym się pobawić. Ale są też jeszcze modele Advanced, czyli karbonowe, prawda? Tak, są modele karbonowe i one tak naprawdę jest taki, on ma taki ładny czarny kolor. I to jest dokładnie ten sam model, który ja mam, tylko na ramie karbonowej. Okej, okay. Ale ktoś, kto chciałby wybrać Gianta, ma też do wyboru modele z mniejszym skokiem. Tak, tak. Są też Trensy. One mają na kole 29 mają skoku z tyłu 115, z przodu 130. Też jest bardzo dużo tych wersji. One tam się zaczynają od 9000 zł. Mhm. No i tam wzwyż możemy sobie już tam... A poniżej, jeżeli chodzi o cross country? Jeżeli chodzi o cross country, to mamy Anthema ze skokiem 100 z przodu, z tyłu mamy 90. No już taki rower typowo do ścigania, ale też najbardziej, jeżeli ktoś sobie głównie chce pojeździć po lesie, jak najbardziej okay, się czyli nada. Czyli do turystyki także. Pewnie, jasne. Okej, okay, a dlaczego ty właściwie wybrałeś Raina? Ze względu, znaczy to mi się bardzo podoba stosunek jakości do ceny, tak? Bardzo mi zależało na tym, wcześniej miałem zwykłego Foxa z tym trzypoziomową blokadą, open, medium i firm i brakowało mi po prostu czegoś więcej, tak? Brakowało mi właśnie tego... Czyli ze względu na amortyzację, tak, rozumiem. Brakowało mi tłumika Grip 2, żeby tam się bardziej pobawić ustawieniami. No i też chciałem zaryzykować z tym kołem 29, tak? No i wyszło na plus. Okay. No, jestem zadowolony. Dzięki za oglądanie, my jeszcze idziemy pojeździć. Tak.